W 2004 roku id Software miało już ugruntowaną pozycję na rynku. Wolfenstein, dwie części Dooma, trzy części Quake'a, były to tytuły, obok których nie przechodziło się obojętnie. W 2004 roku id Software postanowiło wejść na nowy poziom. Przygotowano trzecią odsłonę ich najsłynniejszej gry. Nadchodziło nowe. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to historia powstania gry Doom 3. Zapraszam. Historia id Software to spełnienie amerykańskiego snu. Z garażowych deweloperów do idoli milionów. John Romero i John Carmack zapewnili sobie to dzięki ciężkiej pracy i autopromocji. Cóż, może jeden zapewnił sobie to dzięki ciężkiej pracy, a drugi dzięki autopromocji. Tak czy tak, id Software było jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm deweloperskich lat 90. i nie było co do tego wątpliwości. Ale sukcesy zaczęły pogłębiać przepaść pomiędzy Johnami. Carmack, zafiksowany na technologiach geniusz, nie potrafił znaleźć wspólnego języka z Romero, który robił z siebie gwiazdę rocka, przy tym miał coraz mniejszy wkład w tworzone gry. Niedługo po wydaniu pierwszego Quake'a, Romero został zmuszony do odejścia z id Software. Powodem było to, że Romero coraz mniej pracował, a skupiał się na byciu Johnem Romero, co przeszkadzało Carmackowi. Drugim powodem było to, że różnili się w kwestii tego, w którą stronę id Software miało się rozwijać. Romero po odejściu założył własną firmę Ion Storm, by w późniejszych latach spłodzić kaszalota nazwanego Daikatana. Co ciekawe, dopiero w 2022 roku Carmack przyzna, że nie dobrze postąpił zwalniając Romero. Tak czy tak, John Carmack przez kolejne lata pociągnie dalej id Software w górę. Premiery Quake 2 i Quake 3 Arena to niewątpliwie ogromne wydarzenia, ale pomimo sukcesów nie zamierzał zwalniać. Pierwsze zapowiedzi, że id Software pracuje nad nową wersją Dooma, pojawiły się w 2000 roku. Wtedy to Carmack zapowiedział remake ich słynnej gry bazującej na najnowszych technologiach. John Carmack, jak i Adrian Carmack, tutaj jest zbieżność nazwisk, obaj nie są spokrewnieni, uważali, że remake Dooma to dobry pomysł, zamiast wydawać kolejny raz grę na sprawdzonej i wyświechtanej już formule. Jednak nie wszyscy popierali ten plan. Carmack postawił więc ultimatum. Albo robimy remake na moich zasadach, albo wylejcie mnie na bruk. Osobą, która najmocniej stała w opozycji do tworzenia gry, był Paul Steed, zasłużony artysta, który był w branży od niemal dekady, a który pracował chociażby przy Wing Commanderze od Origins. Konflikt pomiędzy Steedem a Carmackami doprowadził do tego, że ten pierwszy pożegnał się z posadą w firmie. Później John nazwie go konspiratorem, który działał nie tylko przeciw niemu, ale i całemu id Software. Rok 2000 był rokiem, w którym ciemne chmury wisiały na id Software i Doom 3 będzie to doskonale odzwierciedlał w swoim designie. Pierwszą rzeczą, którą już w 2000 roku, 4 lata przed wydaniem Dooma 3, Carmack musiał przewidzieć, była moc obliczeniowa kart graficznych. Pamiętajmy, że było to dopiero po premierze GeForce'ów 2. Carmack, mając do wyboru karty AT lub NVIDIA, stwierdził, że bazowym GPU będzie jednak karta zielonych, którą już wtedy polecał. Jednak doceniał to, że ATI miało kilka elementów przemawiających za wyborem Radeonów. No i było jeszcze Voodoo 5, które niestety najbardziej odstawało od standardów prezentowanych przez ATI i NVIDIA. Ciekawostką jest fakt, że Carmack planował wydanie gry w przeciągu 2 lat. Można było to odczytać pomiędzy wierszami, gdy polecał kartę na kolejne lata, także i do grania w Dooma 3. Carmack rozpoczął tworzenie nowego silnika, na którym miał działać Doom 3. Założenia były niezwykle ambitne, była to oczywiście kolejna iteracja id Tech. Jedną z najważniejszych nowości miało być oświetlenie liczone per piksel. Wcześniej większość oświetlenia była generowana na podstawie lightmap i była statyczna. Nie znaczy to, że nie było już wtedy ruchomych świateł. Owszem, były, ale zmiana dotyczyła jedynie zmiany koloru wierzchołków poligonów, przez co ten zmieniał kolor na zasadzie interpolacji. To nie było to, czego chciał Carmack. Doom 3 miał mieć przeliczane oświetlenie i co za tym idzie cienie w czasie rzeczywistym i było to na tamte czasy sporym game changerem. Ale był pewien problem. Cieniowanie nazwane Stencil Shadows było już na rynku opatentowane przez Creativa.
Ci zgodzili się na użycie technologii w grze, w zamian za to Doom 3 miał dostać wsparcie dla technologii EAX. Liczone w czasie rzeczywistym cienie, jak i światło, miało jednak swoją cenę. Gra będzie wymagała potężnej karty graficznej. Małą ciekawostką jest fakt, że w 2004 roku nie było na rynku jeszcze karty, która by obsłużyła Dooma w najwyższych detalach, bo ten potrzebował astronomicznych na tamte czasy 512 MB pamięci VRAM. Stencil Shadowing jednak powodował jeszcze inny ciekawy problem. Silnik nie był w stanie generować dużych, otwartych przestrzeni, dlatego w Doomie bardzo rzadko je widzimy. Co ciekawe, również pierwszy FIR, który korzystał z tej technologii, choć był na zupełnie innym silniku, również miał z tym problem. Zostanie to rozwiązane przy okazji wypuszczenia Quake Wars, gdzie zostanie zaprezentowana technologia megatekstury, czyli ogromnej tekstury rzędu 32 000 na 32 000 pikseli, która będzie pokrywała cały teren bogatym w detale materiałem. Chyba najbardziej znanym wykorzystaniem megatekstury była gra Rage, gdzie jej wielkość podniesiono do 128 000 na 128 000 pikseli, choć tam wykorzystano już piątą generację silnika id Tech. Ale nie był to koniec. Kolejną nowością był bump mapping, czyli mapowanie nierówności. Była to technika, która pozwalała na stosunkowo proste modele nałożyć specjalną mapę, która symulowała nierówności, przez co obiekty wydają się o wiele bardziej skomplikowane niż są w rzeczywistości. Bump mapping pozwalał na obniżenie ilości poligonów w modelach, a wszystkie detale były ograne właśnie bump mapą. W Doomie 3 efekty tej technologii widać dosłownie na każdym kroku. Co ciekawe, później bump mapa zostanie zastąpiona normal mapą, której używa się do dziś, a która jest bardziej zaawansowaną wariacją tego, co było w dziele Carmacka. Bump mapping był możliwy do zastosowania dzięki wykorzystaniu dynamicznego oświetlenia, które jest niezbędne, aby funkcja spełniała swoje zadanie. Doom 3 rodził się w bólach. Carmack powoli, acz konsekwentnie szedł do przodu w konstruowaniu silnika. W 2001 roku na evencie Macworld w Tokio Steve Jobs wszedł na scenę i zapowiedział premierę pierwszego pokazu Dooma 3. Na scenę wszedł John Carmack, który pokazał pierwsze demo silnika działające na GeForce 3. Oczywiście gra była odpalona na Macu. Całe wydarzenie nie było przypadkiem. Steve Jobs chciał, aby wraz z nowymi wersjami ich flagowego Maca, wyposażonego już w GeForce 3, komputery z nadgryzionym jabłkiem otworzyły się wreszcie na gry. W 2002 roku na E3 wreszcie pokazano grywalne demo Dooma 3. Robiło wrażenie, ale widać było, że była to pokazówka pod publikę. Wiele scen, które demo zawierało, nie znalazło się w końcowej wersji gry, ale wystarczało, aby rozpalić wyobraźnię. Niektóre sceny, jak stwór pożerający zombie w łazience przy bujających się lampach, zapadały w pamięć na długo, a jeszcze bardziej robił wrażenie stwór, który przeciskał się przez rury, wykrzywiając je w czasie rzeczywistym. Było to coś, czego w grach nie było nigdy wcześniej. Demo, choć krótkie, pokazywało niezwykłą moc i możliwości silnika Carmacka. Nic dziwnego, że pokaz wygrał E3 2002, a Doom 3 został najlepszą grą targów. Było na co czekać. Kilka tygodni później demo wyciekło do internetu i każdy mógł sprawdzić Dooma 3. Choć jak sam Carmack wspomina, nie była to nawet wersja alfa, tylko build przygotowany specjalnie pod targi. Niemniej możliwość zagrania nawet w 15-minutowe demo pozwalało doświadczyć magii Dooma 3 i tego, co nadchodzi wielkimi krokami. Sam Carmack przyznał, że wyciek przyniósł więcej dobrego niż złego i tylko nakręcił jeszcze bardziej hype na grę. Większość z Was pewnie zna Dooma 3 z BFG Edition, wydanego w 2012 roku. Choć gra zawierała poprawione modele i oświetlenie, nie jest to oryginalne doświadczenie Dooma 3. Dlaczego? Jednym z mankamentów trzeciej odsłony było to, że gracz nie mógł równocześnie korzystać z broni, jak i z latarki. Albo jedno, albo drugie. Było to celowe zagranie, aby gracz często panikował w pośpiechu, próbując przełączyć latarkę na broń. Pozwalało to też sprytnie ukryć wrogów w całkowitej ciemności. I teraz ciekawostka, wersja pre-alpha z E3 2002 pozwala używać broni i latarki równocześnie. Zrezygnowano z tego w późniejszej fazie developingu. Był to element, który krytykowało sporo graczy, więc w wersji BFG
Przywrócono jednoczesne trzymanie latarki i broni, przez co gra pozbyła się ciągłego uczucia napięcia, no i większej dozy strachu. Niemniej, ta wersja nadal jest dostępna na chociażby klasycznego Xboxa. Doom 3 krył w sobie jeszcze kilka niespodzianek. Chyba najciekawszą, która robiła jeszcze większe wrażenie niż światło i cień, była interakcja z komputerami w bazie. Zamiast wykorzystywać po kliknięciu na komputer statyczny obrazek z tekstem, dostawaliśmy wszystko w czasie rzeczywistym. Gra pozwalała czytać tekst na monitorach bezpośrednio podczas gameplayu. Choć dziś może to śmieszyć, było to ogromnym krokiem, ale i wyzwaniem. Za przygotowaniem wszystkich interfejsów w grze stał Robert Duffy. Na potrzeby tylko tej jednej funkcji napisał 500 000 linii skryptów i stworzył 25 tysięcy obrazków, które miały symulować interfejsy pokazywane na ekranach monitorów. Możecie mi wierzyć albo nie, ale nie ma dwóch takich samych interfejsów w całej grze. Nic nie zastąpi pierwszego zetknięcia z komputerem, gdy bez przerwy w rozgrywce mogliśmy wejść z nim w interakcję. Była to czysta magia. Id Software wreszcie przyznało, że Doom 3 nie będzie remake'iem, ale rebootem serii. Tak czy tak, nie chcieli oddalać się od tego, co było znane z pierwszych dwóch części gry, więc gracze znaleźli przeciwników, których dobrze znają, ale w zupełnie nowych wersjach. W części z nich zmiany były dyskusyjne, na przykład Kakodemon, który z czerwonej kuli stał się kulą brązową i stracił wiele ze swojego charakteru. Ale ogólnie większość wysłanników piekieł wypadała nieźle. Również broń nie mogła się zbytnio zmienić. Powróciły niemal wszystkie znane i lubiane narzędzia mordu, łącznie z piłą łańcuchową, jak i ostatecznym BFG 9000. Deweloperzy nie odchodzili od tego, co było wypracowane lata temu, ale modyfikowali i dostosowywali to do aktualnych standardów. Ciekawe było też podejście do muzyki. Początkowo miał ją skomponować Trent Reznor, frontman zespołu Nine Inch Nails, który był wielkim fanem gier Id Software, a który skomponował soundtrack do pierwszego Quake'a. Ten nagrał część materiałów, ale wskutek nie do końca jasnych powodów wszystko usunięto i poproszono o nagranie dźwięków bębniarza zespołu Chrisa Vrenna. Kolejna ciekawostka, muzykę Trenta nadal możemy usłyszeć w wersji pre-alpha gry z E3 2002. Od czasu dwóch części Dooma branża wykonała gigantyczny krok w przód, nie tylko w kwestii technologii, ale i opowiadanej historii. Carmack nie mógł tego zignorować. Jego słynne zdanie, że historia w grze jest jak historia w pornosach, spodziewamy się jej, ale nie jest istotna, mogło odnosić się do początków FPS-ów, ale nie do produkcji z XXI wieku. I patrząc na poprzednie gry, widać, że historia nigdy nie była oczkiem w głowie Id Software, ale jak wspomniałem, czasy się zmieniały i Carmack musiał się do nich nagiąć. Zaproszono do współpracy Matthew J. Castillo, autora skupiającego się głównie na horrorach i science fiction. Kilka z jego nowel możecie znać, choć pewnie bardziej w formie filmowej, jak Laleczka Chucky 2 i 3. Ale i scenariusze do gier nie były mu obce. Pracował nad dwoma częściami horroru od Trilobite, mianowicie Seventh Guest i Eleventh Hour, a po Doomie 3 przygotuje scenariusz do m.in. dwóch pierwszych części Just Cause. Z racji, że Doom 3 miał być rebootem marki, poprzednie wydarzenia nie miały znaczenia, a Matthew miał wolną rękę i cóż, w kwestii wymyślania historii no nie popisał się za bardzo. Mamy sztampową do bólu historię o Marine walczącym z siłami piekła, które próbują przejąć bazę na Marsie. Oczywiście nie mogło zabraknąć nadrzędnego celu, jakim było uratowanie Ziemi. A jakże? Po 4 latach od czasu rozpoczęcia nad nim prac, gra uzyskała status złoty. Stało się to 14 lipca 2004 roku. Obok PC-tów gra została też zapowiedziana na Mac OS X i Linuxa. Oczekiwania względem Dooma 3 były niezwykle wysokie i zdawało się, że Carmackowi uda się je pokryć. Tak czy tak, Doom 3 sprzedał się w 3,5 miliona kopii i był najbardziej dochodową grą w tamtym czasie dla Id Software. W 2005 roku pojawiła
się wersja gry na Xboxa. Owszem, była okrojona względem tego, co było na PC-cie, głównie w jakości tekstur i oczywiście rozdzielczości, gdzie gra działała w 480p. Było to ciekawe z tego powodu, że Xbox miał w swoich bebechach przecież GeForce'a 3. Na osłodę Xboxowi gracze w edycji kolekcjonerskiej dostali w pakiecie Ultimate Dooma i Dooma 2, a sama edycja pakowana była w elegancki steelbook. Gracze docenili Dooma 3 i gra zyskiwała wysokie noty w czasopismach branżowych, choć widać było, że nadchodzi czas gier, gdzie ciasne i duszne korytarze stają się po prostu męczące, a fabuła zaczyna być bardzo ważnym aspektem rozgrywki, co pokazywał już wydany 6 lat wcześniej Half-Life. Doom 3, choć napakowany technologiami, nadal był mentalnie w czasach pierwszych części Dooma, ale to nie przeszkadzało w zabawie i gra zdobyła rzesze fanów na całym świecie. Dziś Doom 3 to pokaz technologii i geniuszu programistycznego Carmacka. Choć ciemny i ponury klimat odzwierciedlał to, co działo się w id Software, to jednak pokazywał też, że firma nadal może stać w pierwszym rzędzie, jeśli chodzi o nowe technologie i engine. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów oraz wbicia na serwer Discord.